Cześć, jestem właśnie po seansie 1899 i co się w tym serialu podziały za dziwne rzeczy, to nie mam pytań. Postaram się uniknąć spoilerów, tak żeby po prostu nie zepsuć wam seansu. Natomiast posilę się szczątkowym zapleczem fabuły, który możemy znaleźć na Netflixie bądź Filmwebie, żeby mieć po prostu jakąś bazę na ten odcinek. Serial oczywiście jest zagmatwany. Czy bardziej niż Dark? Wydaje mi się, że na chwilę obecną nie. Jest bardzo podobny, jeżeli chodzi o schemat budowy scenariusza, ale szybciej potrafiłem nadążyć nad zmieniającymi się wydarzeniami w fabule, niż w serialu Dark. Historia zaczyna się następująco. Statek płynący z Europy do Nowego Jorku nagle dostaje sygnał od zaginionego przeszło od 4 miesięcy statku Prometeusza. Decyzją kapitana jest rzecz jasna sprawdzić ten sygnał i tak odnajdują zaginiony statek Widmo. Co mnie zdziwiło, to w sumie zachowanie bohaterów, którzy wybrali się na ów pokład w celu identyfikacji pokładu, w ogóle nie przejmując się wnętrzem statku, które wyglądało jakby było opuszczone nie od 4 miesięcy, a 30 lat. Bo takie właśnie miałem odczucie, kiedy pierwszy raz ujrzałem ten obskurny pokład. Co jest fajne dla nas Polaków, to chociażby fakt, że nie zabrakło również polskiego akcentu. Mam tutaj na myśli oczywiście Olka, w którego rolę wcielił się Maciej Musiał. Ciężko na razie tutaj ocenić jego grę aktorską. Na chwilę obecną serial wydawał się dosyć chaotyczny, jeżeli mamy na myśli relacje między ludzkie i dzielącą pasażerów barierę językową, bo na razie to każdy rozmawia tam z każdym po swoim ojczystym języku i nie za bardzo się nasi bohaterowie czasami potrafią zrozumieć. Może coś się zmieni w tej kwestii, a może jest to celowy zabieg pokazujący po prostu barierę językową, jaka była ponad 100 lat temu. Z drugiej strony mógłbym polemizować na ten temat, ale zdradziłbym wam za wiele szczegółów odnośnie fabuły. Zapewne ci z was, którzy obejrzeli serial, domyślają się, co mam na końcu języka. Wracając do meritum, do trzeciego odcinka uważam, że serial szedł w miarę wolnym tempem. Mógł troszeczkę przynudzać, co prawda poznaliśmy bohaterów, natomiast na horyzoncie pojawił się pierwszy cel, jakim był zaginiony statek, ale mało było tego takiego darkowego mielenia mózgu. To zmienia się po trzecim odcinku, kiedy nasi bohaterowie wyruszą na zaginiony statek. Powiem tylko jedno, to nie jest serial, jakiego możecie się spodziewać po tytule filmu i jego okładce. I to mnie pozytywnie zaskoczyło. Akcja rodem z Dark zaczyna się dziać po trzecim odcinku serialu. Czytałem przeróżne recenzje, jak i również oglądałem innych youtuberów, którzy po prostu uważali, że serial jest trudny w odbiorze. Ja osobiście tego nie uświadczyłem. W sensie zgodzę się z tym, że można było doświadczyć bardzo wielu niewiadomych. Ale to chyba dosyć oczywiste, że scenariusz nie zakłada, żebyśmy wszystko od razu dostali na tacy. Sekwencje odcinków moim zdaniem zostały poprowadzone bardzo zrozumiale i ciągle zmieniające się wydarzenia nie sprawiły mi jakiejś trudności w odbiorze pierwszego sezonu. Na pewno mnie ten serial zaskoczył, bo nie tego się spodziewałem. Ale czy sprawił, że po jego zobaczeniu nie wiem, o co w nim chodzi, że gubiłem wątki i nie rozumiem koncepcji fabularnej? No nie. Końcówka pierwszego sezonu była otwarta i możemy domyślić się, co będzie dalej w drugim sezonie. Ja mam dwie teorie, ale pozwolę je sobie zatrzymać dla siebie. Już tak odbiegając od fabuły, to warto wspomnieć, że serial został nakręcony nową, przełomową technologią wirtualną Volu. Czego więcej możecie dowiedzieć się w dodatkowym odcinku opowiadającym o tym, jak serial w ogóle powstał od strony technicznej i reżyserskiej. Twórcy jasno mówią, że serial miał być takim dramatem kostiumowym, który z czasem ewoluuje i przeobraża się w horror, ostatecznie zamieniając się w serial science fiction. Generalnie serial ma poruszać temat naszej egzystencji, dlaczego jesteśmy na tej planecie, kim jesteśmy i kto nas tworzy. Osobiście polecam go każdemu, głównie dlatego, ponieważ jest to coś ciekawszego niż reszta seriali, które serwuje nam na talerzu aktualnie Netflix. Bardziej nieprzewidywalny, twardszy kawałek chleba, który trzeba przegryźć. I to by było wszystko w tym odcinku. Zachęcam do pozostawienia komentarza pod filmem, jak i również subskrypcję oraz lajka, żeby być na bieżąco z kolejnymi nadchodzącymi odcinkami, które ukażą się na tym kanale. Ja się z wami żegnam, widzimy się w następnym odcinku. Cześć!